Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Konopny Łeb. Dzisiaj coś o pełnym spektrum fitokanabinoidów, a właściwie o 20% CBG zawartym w butelce, którą mam za sobą w tamtym oto pudełeczku. Jest to olejek CBG 20% i jest on od firmy Premicana i dzisiaj będziemy właśnie testować, sprawdzać jak działa. Zaczynajmy! Odlecieć i mnie wszystko gdzie. A więc tutaj mam pudełeczko z olejkiem 20% od Premicany. Premicana kiedyś robiła tylko w buteleczkach, teraz robi już też w pudełeczkach papierowych, kartonowych, no i spoko. A tutaj mamy właśnie tą butelkę. Ja jestem bardzo ciekaw, czy ten olejek jest w stanie mnie pobudzić, bo zazwyczaj tak CBG na mnie działa, gdy nie mam energii, to mnie taki olejek pobudza. Jest godzina gdzieś tam około, chyba teraz sprawdzę sobie, 15, po 15, kilkanaście minut. I ja już jestem trochę zmęczony. Trochę dzisiaj pracowałem fizycznie od rana, no i teraz potrzebuję jakoś dodać sobie energii. Czy taki olejek jest w stanie to zrobić? Jestem ciekaw, także musimy go przetestować. No, olej jak widać jest ciemny, chociaż trochę mniej ciemny niż zazwyczaj były olejki Premicany. Wezmę sobie jedną kropelkę po prostu tak dla posmakowania, sprawdzenia. Na język. Powiem teraz takie masło maślane, ale olej ten jest bardzo taki oleisty. Czuć ten olej jak się rozpływa. Nie jest tak bardzo gorzki, jak zazwyczaj olejki Premicany były, czy inne olejki, które testowałem do tej pory. Odczuwa się mocno smak konopny. Smak jest przyjemny. Dobra, teraz sprawdźmy pod język, inhalując go sobie tak. Cztery krople biorę. Teraz poczułem, że trochę ostry jest w gardle. Trzymam pod językiem i zaraz do was wracam. Zanim jednak powiem, jak to na mnie działa. Konkurs. Konkurs do wygrania właśnie ten olejek 20% CBG od Premicany. Co należy zrobić? To należy powiedzieć tutaj w komentarzu pod spodem, kiedy wy potrzebujecie dodać sobie jakoś energii. To jest moje takie pytanie. Jestem ciekaw, kiedy wy potrzebujecie energii w ciągu dnia. Akurat na mnie zazwyczaj taki olejek w ten sposób oddziałuje. Takie moje są wrażenia. Konkurs potrwa przez 2 tygodnie od dzisiejszego dnia, czyli od wtorku. Wyniki konkursu zobaczycie tutaj pod filmem w komentarzu przypiętym na górze. Także lecimy dalej. Dobra, teraz powiem wam, jak na mnie ten olejek oddziałuje. Czy oddziałuje już na mnie jakoś z dodatkiem energii? Jeszcze nie. Myślę, że to może się wydarzyć w nadchodzących minutach, jak będziemy teraz rozmawiać, bo jednak to trochę trzeba chwileczkę poczekać, aż to wszystko się tam wchłonie, zainhaluje was. Natomiast byłem też ciekaw, jak to może działać z innymi produktami. I powiem wam, że przed chwilą czułem się lekko taki przymulony przed rozpoczęciem tego testu. Tak leciutko zmęczony. No i widzicie, teraz już jakby trochę widzę, jak działa ten olejek. Bo stałem się bardziej taki, myślę, skupiony niż w momencie, w którym rozpoczynałem ten film nagrywać. Cały czas ostrość czuję tutaj po prostu. Jednak jak chwilę się poczeka, to czuć to wyraźniej. Także jestem bardziej skoncentrowany i już nie taki przymulony. Czy to oznacza dodanie energii? Myślę, że bardziej energii dodawałby mi olejek z ashwagandą Premicany albo ten z grzybkami, który jest z Leon's Mane. Były tutaj te odcinki już testowane, także możecie zobaczyć właśnie i tą ashwagandę, którą tu przed chwilą widzieliście u góry, i tą, ten właśnie z tymi grzybkami. Także te dwa na mnie naprawdę mocno pobudzająco działają. A tutaj widzę jednak tak na mnie bardziej w stronę
koncentracji. Także jeżeli jeszcze nie napisaliście komentarzu w sprawie konkursu, to możecie jeszcze dopisać do tego komentarza, kiedy wy potrzebujecie się skupić, skoncentrować. Czyli kiedy potrzebujecie dodać sobie energii, a kiedy skupić i skoncentrować. Ja bardzo lubię być taki sfokusowany, skoncentrowany na czymś, tym bardziej jak działam w innym kierunku niż tutaj to, co widzicie na YouTubie, bo jeszcze robię inne rzeczy. Od niedawna. Także widzę, że będzie to coś ciekawego, ten olej, co będę brał sobie z rana, jak potrzebuję właśnie się sfokusować. Kiedy jestem jednak już wyspany, kiedy nie potrzebuję się jeszcze dobić energetycznie, kiedy jestem po przespanej nocy, ale kiedy chciałbym już od samego rana być bardzo mocno sfokusowany na czymś i skoncentrowany. Tak to odczuwam. I tak też czuję, jak teraz mówię, że wy to możecie też trochę przed kamerą z drugiej strony odczuwać, a może nie, może się mylę, napiszcie komentarz też. Natomiast ja już czuję, że nie jestem taki przymulony, jak byłem przed chwilą po tym, co tam u góry sobie stoi. Także bardzo ciekawe wyrównanie poziomów kanabinoidów, że tak powiem. No, bardzo ciekawa sprawa. Olejki premikany nie są jakoś mega tanie, nie należą do najtańszych, ale też mają dobry skład. To nie są olejki na izolacie. Możecie zobaczyć ich oczywiście badania na stronie. Oczywiście też działa tutaj kod ten, który działa już od początku, jak tylko zacząłem testować produkty premikany już od jakiegoś czasu. Także z kodem konopny łeb macie taniej o tyle procent. Nie musicie wpisywać tego kodu, możecie przejść przez link, który jest dostępny w opisie tego filmu, mam nadzieję. A jeżeli wolicie wpisać kod, no to wpisujecie go tutaj, zjeżdżacie na dół na stronie premikany i tam macie taką oto zakładkę, to tutaj jest teraz zaznaczona i tam wpisujecie swój kodzik. Myślę, że to było na tyle, chciałem, żeby był ten film w miarę szybki, zwięzły i też tak się czuję, szybko i zwięźle. Dzięki za oglądanie tego odcinka i widzimy się już w kolejnych odcinkach, a też w jednym z kolejnych odcinków zobaczycie między innymi oleje, nie olejki, tylko oleje spożywcze premikany, bo premikana zaczęła teraz produkować oleje spożywcze z różnych roślin, nie tylko z konopi, także też z rokietnika, z wisiołka, z pestek dyni i wiele innych. Możecie już teraz zobaczyć, kot również będzie działał. Natomiast test przeprowadzimy sobie i coś ugotujemy wspólnie już w najbliższych tygodniach. I też dowiecie się więcej na temat tych właśnie olejów z innych roślin. Fajnie, że premikana idzie też w kierunku zdrowia szerzej niż konopie, co też bardzo mi się podoba, bo lubię, jak coś jest zdrowe i polskie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, pozdrawiam was serdecznie i widzimy się w kolejnym. Bless!